Dzień dobry panie burmistrzu, witam w programie samorządowym. Dzień dobry, witam. Może zaczniemy od wielkiej budowy, budowa obwodnicy, ale też ta budowa rodzi pewne problemy. Ona są wywłaszczenia gruntów. Takie wnioski już wpłynęły do ratusza, czy miasto jest zadowolone z kwot? Czyli jeżeli chodzi o budowę obwodnicy, to ona jest pretekstem do tego, żeby dzisiaj porozmawiać w ogóle o pewnej sytuacji formalno-prawnej, którą zastaliśmy właśnie w takim dużym nasileniu i stopni podczas tej inwestycji, bo w Polsce, żeby przebudować układy komunikacyjne, drogowe, można robić to zgodnie z planami bądź decyzjami o warunkach zabudowy. Wówczas uzyskuje się tak zwane pozwolenie na budowę. No i jest to dotyczy jakby wszystkich, zarówno samorządy, jak i chociażby Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale także przedsiębiorców, osoby prywatne, które na swoich nieruchomościach mogą budować drogi wewnętrzne. Natomiast wszystkie samorządy wszelkich szczebli, zarówno miast, powiat, gminne, powiatowe, wojewódzkie, ale też i państwowe, tak jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie zostały wyposażone w taką procedurę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. I ta ustawa, która obowiązuje od 2003 roku, miała być taką chwilową pomostówką i ona miała jakby umożliwić i przyspieszyć realizację w zakresie budowy infrastruktury drogowej. I tutaj w obrębie właśnie tej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji uzyskuje się tak zwany ZRID, czyli zatwierdzenie na realizację inwestycji drogowej. Cała ta procedura jest dłuższa i bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o procedowanie w samych organach, które wydają pozwolenia. Natomiast ona w sposób jednoznaczny wyposaża organ, który chce budować inwestycje, w tak zwany instrument wywłaszczenia bezwzględnego danej nieruchomości. I tak też się działo tutaj na terenie Szczecinka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie w oparciu o tą ustawę przygotowała dokumentację. Od normalnej dokumentacji ona różni się tym, że nie patrzy się w ogóle na strukturę własności, czyli wybiera się najbardziej optymalny przebieg drogi, najbardziej optymalne rozwiązania. Ta ustawa w sposób jednoznaczny mówi, w jaki sposób dokonuje się podziałów nieruchomości. Jeżeli są one, nie są we władaniu Generalnej Dyrekcji, tak jak w tym przypadku, bądź innego organu samorządu, wówczas można wchodzić na tereny prywatne. Wówczas na podstawie złożonego projektu dokonuje się podziałów geodezyjnych. W następnym kroku uruchamiana zostaje procedura wyliczenia odszkodowania. Dany samorząd, który realizuje takie zadania, zawsze ma wyłonionego w drodze przetargu bądź w jakiejś innej formie, zgodnie z zamówieniami publicznymi, osobę uprawnioną do wyliczenia takich oszacowań. Te szacunki są robione, wyliczane to jest na podstawie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Później taki operat jest przesyłany do właściciela danej nieruchomości. Ten, jeżeli w terminie bodajże jednego miesiąca zgadza się, odsyła informację, że zgadza się z tą wyceną, wówczas w związku z tym, że on jakby nie implikuje żadnych problemów z realizacją tej inwestycji, jest tak zwana premia 5% doliczana do wartości tego szacunku, który został przedstawiony. No i później wchodzimy w etap już wydania decyzji. I na przykład my dzisiaj w Szczecinku do szczecineckiego ratusza wpłynęły 3 takie decyzje. One mają w swojej treści kilkadziesiąt działek, które zostały wywłaszczone, czyli uszczuplone zostały jakby zasoby terytorialne miasta własnościowe na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta decyzja, która wpłynęła, ona wejdzie 14 dni w życie po prawomocnieniu, natomiast 14 dni jest na wniesienie odwołania. Czyli tak na tym żywym przykładzie możemy powiedzieć, 6 października weszło do
wpłynęły do ratusza decyzje. Mamy 28 dni, później zostaną wypłacane odszkodowania. Oczywiście same odszkodowania są pochodną powierzchni zapisów w planie i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj, powiem szczerze, mamy tutaj te trzy decyzje. Łączna suma odszkodowania, jakie miasto uzyska w wyniku tych wywłaszczeń, to jest, mówimy o kwocie brutto, to jest 9 milionów 600 tysięcy. Docelowo ma być to kwota brutto powyżej 14 800 000. Zobaczymy, jak przyjdą do końca decyzje, będziemy wiedzieli, znali kwoty. Natomiast wiadomo, byliśmy świadkami tutaj ostatnio także takich dosyć wartkich tematów, wywłaszczenia na przykład rodziny, która mieszka i tak dalej, i tak dalej. No tak to jest, że ustawodawca dał możliwość wywłaszczenia osób prywatnych także, to nie tylko gminy tracą swoje nieruchomości. Natomiast ja nie chcę być tutaj, broń Boże, ani adwokatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ani też arbitrem w sprawie tutaj państwa, których nieruchomość znalazła się właśnie na ciągu projektowanej drogi. Ja mogę powiedzieć tylko tutaj jako urzędnik, który też zna tą procedurę, że znając przynajmniej zawartość opracowań, których my jesteśmy w posiadaniu, wiemy, że te odszkodowania zostały rzetelnie naliczane. Tamtym państwo wywłaszcza się z nieruchomości i tam są naliczone stosowne odszkodowania za wywłaszczane budynki. Wywłaszczenia też dotyczą nieruchomości gruntowych, rolnych. I to wszystkie, te wszystkie operaty są sporządzone zgodnie z zasadami, jakie panują. Zresztą ta ustawa nie jest nam obca jako samorządowcom. My często korzystamy, chociażby tutaj przy przebudowie układu komunikacyjnego centrum. Nam też się zdarza wywłaszczać, oczywiście nie w takiej skali. My żeby na przykład wybudować rondo przy ulicy Ordona, nieduże rondo, wywłaszczyliśmy właściciela przyległej nieruchomości po byłej smażalni na bodajże 12 metrów kwadratowych, także skala jest dużo, dużo, dużo mniejsza, kwoty są dużo mniejsze, ale tą ustawę też stosujemy tutaj w Szczecinku. Rozumiem, panie burmistrzu, dużo tych działek, jeżeli chodzi o miasto, jest to kilkadziesiąt. Jeżeli chodzi o ilości, one są mniej ważne. My mówimy o przebiegu 12-kilometrowej drogi i tutaj w ciągu tego nowego obejścia Szczecinka jest kilkaset działek wywłaszczanych. One są działki duże, dzielone są po prostu na wydzielane są z nich pasy drogowe. Są też, my tutaj na etapie w ogóle uzgadniania projektu zapoznawaliśmy się już jakby z pierwszymi podziałami, które będą dotyczyły naszych nieruchomości. Wiadomo, że powstają przy tym podziale różnego rodzaju nieforemne działki, małe działki i tutaj generalnie ustawodawca dał taką dowolność właśnie do negocjacji, żeby ten pas drogowy, bo optymalnie wydawałoby się, żeby pas był prosty, tak jak droga po prawej, po lewej stronie, czyli ciąg komunikacyjny plus pobocze. No tak, rzeczywistość jest inna. My tniemy różnie uformowane działki, mówię o samorządzie, ale tutaj generalna akurat. I w obrębie samego pasa drogowego powstają różnego rodzaju ścinki, które powinny być jednak przepisywane do pasów drogowych. Mało tego, zjazdy różnego rodzaju, drogi wspomagające, to wszystko wchodzi w zakres wywłaszczenia, bo to wszystko docelowo będzie pasem drogowym, który będzie ciągiem drogi krajowej numer 11. Natomiast my też, biorąc pod uwagę to, że musimy utrzymać ciągi komunikacyjne po jednej, jak i po drugiej stronie, pewne drogi dojazdowe, techniczne będziemy musieli przejąć z końcem tej inwestycji. Panie burmistrzu, poniedziałek 16 października sesja Rady Miasta. Ciekawym punktem jest punkt o zamianie nieruchomości. Takie zaległości z przeszłości między powiatem a miastem. Chodzi o budynek byłego klubu garnizonowego, obecnie zajmowanego przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury. No tak, rzeczywiście na najbliższą sesję jest przygotowany duży pakiet zamiany, sprzedaży nieruchomości, natomiast ta jedna dotyczy tutaj przejęcia od starostwa powiatowego nieruchomości.
Oczywiście my mamy pomysł na to, w jaki sposób pewne tutaj poczynić roszady, zamiany. Jest to element trochę większej układanki i jakby innego zagospodarowania obiektów użyteczności publicznej, które mamy w mieście. My równolegle do na przykład do procedowania, jeżeli chodzi o tę nieruchomość, realizujemy plan rewitalizacji miasta, o którym za chwilę powiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten budynek przy ulicy Kilińskiego, kiedyś garnizon, klub garnizonowy wojskowy, teraz obiekt starostwa, który jest użyczony, jest elementem umowy między miastem a starostwem, a dotyczy funkcjonowania SAPiKu. No, chcielibyśmy go przejąć. My mamy tutaj ze starostwem pewne zaległości w rozliczeniach. Kiedyś realizowaliśmy duży projekt poprawy układu komunikacyjnego ulic miasta Szczecinek i w wyniku tego właśnie chociażby z tej ustawy wówczas starosta korzystał i też wykonywał dokumentację. Został wyburzony budynek na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Armii Krajowej. Zresztą było to konieczne ze względu na to, żeby poprawić układ komunikacyjny i poprawić bezpieczeństwo. Natomiast my w wyniku tych wyburzeń jako miasto zobowiązaliśmy się do zabezpieczenia lokali mieszkalnych. Wywiązaliśmy się z tej umowy. Mieszkańcy, którzy zamieszkiwali kiedyś ten budynek, dostali swoje nowe mieszkania. My w tej chwili rozliczamy się, doprowadzamy do końca jakby temat, który był kilka lat temu zawieszony. Dzisiaj powiat, na dzień dzisiejszy powiat zalega w tym temacie rozliczenia około 540 tysięcy. Ten budynek jest wyliczony, wartość tej nieruchomości razem z działką jest powyżej 1 700 tysięcy. My tutaj pomniejszymy tą wartość o zobowiązania powiatu. No i pozostałą część po prostu w cashu wniesiemy do budżetu powiatu szczecineckiego. No to jest, przez ostatnie lata próbowaliśmy kilkukrotnie dogadać się ze starostą, z zarządem. Natomiast no nasze jakby tutaj pomysły i na realizację rozmijały się. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy pomysł na to, żeby ten budynek, albo może inaczej, troszeczkę przemodelować funkcjonowanie SAPiKu, organizacji pozarządowych. Na dzień dzisiejszy SAPiK prowadzi swoją główną działalność w trzech budynkach. To jest właśnie w kinie Wolność, także właśnie na Kilińskiego, ale także budynek przy Bartoszewskiego. Stary Szok jest też własnością SAPiKu. Tam jest duża sala taneczna i tak dalej, i tak dalej. Także my dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że jest szansa na pozyskanie dworca kolejowego, to, że będziemy mogli, mam nadzieję, bo takie na dzień dzisiejszy ten obiekt nie został przekazany miastu, docelowo będziemy mogli troszeczkę przemodelować funkcję funkcjonowania SAPiKu, ożywić pewne dzielnice. Dlatego też wspominam o programie rewitalizacji, bo wiemy, że program rewitalizacji w tej chwili jest opracowany przez firmę zewnętrzną. Mieliśmy kilka spotkań w ratuszu, przedstawiane nam były jakby takie słabe punkty miasta. Powoływano się tutaj w tych opracowaniach właśnie na taki historyczny rys, dzielnice, które się troszeczkę inaczej od pewnego czasu zaczęły rozwijać. Jest oczywiście spowodowane infrastrukturą, samą charakterystyką zabudowy, ale też tym, w jakich okresach dane dzielnice były zamieszkiwane. No i stąd też to nasze miasto, mimo tego, że osoby tworzące program rewitalizacji uważają, że miasto w miarę równomiernie się rozwija, to jednak wskazało nam pewne obszary. Obszary właśnie starego dworca kolejowego, który takim ciągiem jakby poprzez dworzec kolejowy, ulicę Wiśniową i tutaj przesuwa się w kierunku właśnie Armii Krajowej, taką typową zabudowę jeszcze przedwojenną. I tutaj wskazuje nam jednoznacznie ten teren jako taki warty do rewitalizacji. To też nas prowokuje do pewnych kroków i do inwestowania w te dzielnice, do kapitalizowania pewnych punktów, takich chociażby jak opuszczone, znaczy może nie tyle opuszczone, co dzisiaj nieczynne stara szkoła podstawowa nr 3, skrzydło gimnazjum nr 1, bo dzisiaj to już w ogóle szkoły podstawowej nr 6. I rewitalizacja, jego ożywienie w połączeniu właśnie z rewitalizacją dworca. Mam nadzieję, że niebawem staniemy się właścicielem.
Pozwoli nam to naprawdę na dosyć interesującą rotację i zagospodarowanie pewnych przestrzeni, ale też uwolnienie pewnych obiektów i możliwość dalszego gospodarowania albo innego wykorzystania. Także układanka jest dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, o nową jakość. My chcielibyśmy, bo taki jeżeli uda nam się wprowadzić program rewitalizacji i zostanie on przyjęty do dalszego działania, to w Urzędzie Marszałkowskim znajdują się naprawdę dosyć duże środki, jeżeli chodzi o później współfinansowanie na rewitalizację takich obiektów. Równolegle prowadzimy także, jeżeli chodzi już mówimy, jesteśmy na dworcu, duży projekt związany z poprawą infrastruktury drogowej, o którym wcześniej mówiliśmy, a dotyczy ono spięcia, a może alternatywnego przejazdu od ronda, które dzisiaj mamy przy ulicy na drodze 11, a wjeżdża się na dworzec w kierunku ulicy Wiśniowej. Jeżeli ten cały obszar uda nam się wprowadzić do właśnie obszarów zagrożonych i takich, które należy rewitalizować, naprawdę powstanie bardzo ciekawy projekt. Żeby to wszystko uruchomić, musimy małymi krokami jakby być dwa kroki do przodu i właśnie przejąć chociażby Kilińskiego, mieć tytuły prawne do pewnych rozwiązań. I to jest właśnie pierwszy krok. Starostwo zresztą też szykuje taką uchwałę właśnie o tym, żeby przekazać dla miasta. My z starostwą spotykaliśmy się kilkakrotnie, rozmawialiśmy na ten temat, analizowaliśmy wszystkie słabe, mocne punkty. Wydaje nam się, że to jest optymalne rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miasto z wizją PL. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl